Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, gdy seria M-Creek, sezon 9 dopiero. No trudno, trudno. W sumie 10 sezon już, bo dzisiaj sprzedajemy... O, panie, do przodu. Tylko przydałoby się bieg mu rzucić. Dobra, i dzisiaj oczywiście będziemy przebijać dużo czasu, bo będziemy aż do kwietnia przebijać, bo trzeba się swoje. I teraz tam olej słonecznikowy sprzedajemy raz. No i pieniążki są. Masz całe 95 tysięcy. No i jeszcze jedna partia tego oleju będzie do sprzedania, więc pieniążki będą fajne. Ale to nie o pieniążkach, chociaż też o pieniążkach w sumie dzisiaj. Bo dzisiaj dużo zarobimy. W sumie trochę wydamy na upgrade'y. Na upgrade'y... jest, jak to się nazywa? Fabryk. No, ale to pierwsza sprzedać. Dobra, zaciągło, dobra, myślę, że się zbugowało, ale jednak trochę za daleko stałem. I to tyle. No patrz, jeszcze jeden kurs dodają. Ale to dobrze, dobrze. Czy no tam będą tylko dwa, może 3000 litrów, no ale zawsze to wiadomo, łatwo sprzedać, bo jest za 6000, tam 5900 jest za olej. Dzisiaj będzie dużo przebijania i dużo kasy wpadnie, bo chleb będzie w grudniu, czyli za w sumie miesiąc. No i dobra, i zaraz muszę sobie szkarni ulepszyć, żeby dawało pieniądze, no bo jak widać byłem, jak widzieliście, byłem na minusie dzisiaj. No i takie pieniądze to ja lubię, no listopad to jest coś pięknego. Listopad, grudzień, te dwa miesiące. Oczywiście farmingu lubię, no bo w realu to tak nie bardzo. No bo wiadomo, wtedy zimno jest, a jeszcze taka robota jest na dworze, to... Przecież to jest o tyle dobrze, że jak bardzo mocno, wtedy jak mocno pada albo śnieg pada, no to wiadomo, to jest wolne, tak? Już tyle z tego dobrego, no ale wiadomo. No patrz, powiedziałem 3000 litrów i wiedziałem, że tyle będzie. Tam olej słonecznikowy już czeka na mnie. No ale to wiadomo, olej słonecznikowy to później. Bo ja przyczepę muszę mieć pustą. Muszę mieć pustą na chleb, a chleba mam tyle, że łopa. Sorga też mam 360 ton. Więc tam spokojnie. Dobra, 200. 5. 208 tysięcy zarobiłem z samego oleju. No to powinno chociaż starczyć na trochę ulepszeń. Nie wiem na ile starczy, no ale... Może za chleb sobie młyn ulepszę trochę, o jeden stopień chociaż. Jedziemy. Upgrade. Jedziemy po kolei. Jadę równo. Żeby jedna fabryka i druga, czy fabryka, no szklarnia, były tak samo... No, rozwinięte, bo widzicie, mam teraz dwa razy po 8. I zostało mi 8 tysięcy. Jest listopad, więc krowy są nakarmione, a promocje są takie. O, dobra, więc teraz czas przewinąć. Do rana. Nowe promocje wpadną, nowe ceny. No, najbardziej czekam na cenę sorga. A jeszcze bardziej na cenę chleba. Bo chleba mam tyle, że łopań. Czerwony marmur. Ciekawe, co ona chce. Ta kręgielnia. O. Dobra, zapisuj tą grę. 20 minut byłem na serwerze. Przygotowałem to wszystko. 5600. O, na restaurację akurat. Ale co ta restauracja do mnie chce? No dobra, to będzie coś w dół pewnie. Zaświeć się coś, no. Co to? Czekolada. 2600, tak? No to nawet dosyć dobre ceny. Mnie bardziej sorgo interesuje teraz, bo chleb to widziałem cenę już. Sorgo 1777. Styczeń, jutro ma być najwyższa, niby, no ale... Ale nie, na dzisiaj kładę sobie z tym sorgiem. O, 34 tysiące jestem na plus. A nie, na razie zostawię to.
I pojadę sobie z chlebem. Zobaczyć, ile tego chleba tam jest. Tutaj to jest. Albo nie, pierw pojadę sobie pociągiem. Pierw sobie pojadę pociągiem. Bo na restaurację to tam później. Teraz to pojadę trochę pociągiem, żeby było trochę różnorodności na odcinku. Jeszcze tak bym musiał to sprzedać i tak, no ale tutaj będą większe pieniądze jednorazowe. Więc to się bardziej opłaci. No rozpocznij ładunek, sorry, wyskoczyło, ok. Tak. No i 530 tysięcy. Dobra, pociąg zaraz sobie cofnie, bo tu jeszcze 60 ton zostało mojego sorga. No, a za te pieniądze mogę sobie ulepszyć tutaj. I chociaż na jeden poziom sobie ulepszę to. Olejarnie. A olejarnie ulepszam, po co? Tutaj te najważniejsze punkty mam uzupełnione. Dobra, to też trzeba zapowiedzieć, żeby to trochę szybciej robiło. Dobra, więcej nie. Piekarnia jest na drugim poziomie i ona mąki 100 ton już przyjmuje. Drugi poziom, dobra, więc w sumie to mogę zrobić upgrade'a. O, i teraz to jeszcze więcej chleba będę robił. Na razie nie robię na 10, na 10. Dobra, 230 tysięcy. Jakaś promocja może fajna? O to mi chodziło. O taką promocję właśnie. Żeby była beczka do mleka. Dobra, kup. Bo mleka mam tyle w mojej obozie, że też niemożliwe. Ty, no to może jeszcze jakąś ciężarówkę sobie kupię przy okazji tego. Myślę, że Mac, nie. Kupię sobie Volvo. A jaka może mieć największa konfiguracja silnika? 500. No dobra, to weźmiemy sobie Volvo 500. Ustawienia kół, dodatkowe światła, wzór. A jest to takie coś jak model? Coś takiego? Mnie że to jest ta inna. Dobra. A bo to jest to stare, bo czekaj, bo tu chyba dwa Volvo mam. Nie. No, o mnie o to w FH16 chodziło bardziej niż o tamto. 4x2, konfiguracja dachu XL. Lusterka. Dobra, w sumie na razie zostawię tak jak jest. Później będę się martwił. Kiedyś to sobie przerobię to Volvo, jak mi się znudzi. A teraz nasypię szybko sorgo i jadę je sprzedać, bo jest kurde 9 minuta, a jeszcze tyle chleba do sprzedaży. Dobra, sypam. Może jakie pole na promocję jeszcze padnie? Dobra, 60 ton. I poszli! Tak. 105 ton, 105 tysięcy, więc zarobiliście. A promocje są następujące. A, w sumie już pokazywałem promocję. Dobra. To nie patrzę, że mam tyle FPS-ów, bo mam tylko 25 FPS-ów, bo renderuję sobie film od razu. Znaczy od razu, no, na środę. A ten odcinek jest na czwartek, więc. Więc Gearcrux sobie renderuje. Miejsca na mleko już nie mam. Ile zase. Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, ile zasieję, bo to jest ciężki temat. Ale zobaczymy sobie ceny pól. To jest na plusie, to jest na plusie. To jest. Na plusie, to je na plusie. To je wszystko na plusie. Tutaj nic ciekawego nie wyrwiemy. No i dobra.
Tyle chciałem wiedzieć. Ale w grudniu jeszcze pieniędzy będzie, a będzie, więc. Jadę sobie mleko zalać. Właśnie w sumie od razu cenę mleka zobaczę. Ale mleko chyba z tego co pamiętam, to we wrześniu ma najwyższą. No, we wrześniu jest najwyższa. Wrzesień, styczeń. To może poczekam sobie do stycznia, tylko sobie naleję już to mleko. Teraz przydałaby się naczepa jakaś. Do tej mojej Volvo. Znaczy raj jest, tylko wózek wyjąć trzeba będzie. To się da. Ej, czekaj, bo mleko nie jest z tej strony, mleko jest tamtej strony. Ajajaj. A się wcapowałem mojej Volvo. Dobra, zrobię tak to. Może trochę nieładnie, ale no chcę jak najwięcej na odcinku ogarnąć. To w sumie powinienem na odcinku jak najbardziej realnie grać, no ale. Nieraz tak trzeba. Czy no nie trzeba, ale. Dobra, niech tu się zalewa. Teraz idę szybko sprzedawać chleb. Bo zobaczycie, ile tego chleba tutaj jest. No, moich fabryk nie ulepszę na razie, no bo po co? Bo one i tak już dużo dają. A chleba tu jest od cholery. I jeszcze trochę. Ciągnie chleb? Nie, nie ciągnie. Dobra, ciągnie. 50% już. Dwie pełne chleba będę miał. A chleb jest po 6 tysięcy, po 5500 chyba. Czy jakoś tak. Wiem, że ja to kołami teraz więcej przepycham niż ładuję sobie. Ale. Nie ma problemu. Dobra, 14. A, kurde. 15 i łogi. Gdzie ta kręgielnia? Tu była ta kręgielnia. Tarirara. Dobra. Sprzedajemy ten chleb raz, dwa i trzeba przewieźć dalej do lutego. Dobra, ale jak to szybko napierdziała, to przyczepka jest świetna do tego. No ale pieniążki z chleba też są świetne, 90 tysięcy. Chleb jest lekko tańszy od. Chleb jest lekko tańszy od oleju. No ale wiadomo. Do chleba potrzeba tylko mąkę, więc. I tak bardziej mi się opłaca sprzedawać chleb raz w roku, niż sprzedawać powiedzmy 200 ton pszenicy. Bo z 200 ton pszenicy mogę zrobić 100 ton mąki, a ze 100 ton mąki mogę zrobić 50 chyba chleba, tak? Nie wiem, czy to jest 2 do 1, czy jak to jest. Dobra, jeszcze jeden kurs będzie, więc spokojnie. Tarirara. Ja tak sobie myślę, że 14, to czy ja w ogóle będę z siebie robił w dzisiejszym odcinku? To jest dobre pytanie. No bo jak nie będę robił siewów, no to nie będę się tyle teleportował. Nie będę się tyle tepał, no, w skrócie. Nie wiecie, co chodzi. Myślę, że chyba sobie odpuszczę to sianie. Zobaczę, może na wiosnę jakiś nowy nabytek wleci do siania. Nowa gospa to na pewno nie wleci, bo on jeszcze dużo roboty na sali. Zaciągnięty cały chleb, zaciągnięty. Tam było 16, 16 to było 32, 40, powiedzmy 2 tony chleba, co sprzedałem.
Wiem, że to dziwnie, że 40 zjedzonych lewa, no ale... No i elegancko. A zrobiłem ten odcinek, żeby nie było, że nagle tyle pieniędzy. Dobra, Volvo poczeka. A ja się tepnę na olejarnię. Będę sobie powoli ładował sobie już ten olej słonecznikowy. Bo prawdopodobnie mi odbędzie na bar fast food, czyli tam przez asfalt, więc to będzie strasznie blisko. Mamy 4000 litrów. Już jest oleju. Ale z tym olejem się przejadę, bo tego oleju nie będzie zbyt dużo, chyba. Nie zależy, jak będą dwa kursy, no to jednym się tepnę, a drugim się przejadę. Ale dobra, będzie, jednak będzie tego oleju. Przepraszam. No tam było chyba 40 ton. 40 ton słonecznika było, nie? Z tego co pamiętam. Więc no musi być tego. Dobra, to całe musimy wciągnąć, te 4 palety. Poważnie to się zbugowało. Ile? 16 jest. Ile tu jeszcze z tego słonecznika? A 3000, dobra. I dobra, promocję pokazywałem już wcześniej. Mogę się przespać. Bo w lutym ma być cena. Cena mleka, tak? I zaraz sobie dosypię TMR-u, bo pewnie tak sobie myślisz, że tyle przewijam, a ja w ogóle TMR-u ani razu nie wsypałem. Zgadza się. Oczywiście pewne koryta miały, jak zaczynałem przewijać, więc... 418 tysięcy już jest na koncie, więc spoko. Od razu sobie TMR-u nasypię. Może cały wejdzie, może nie. Ale chyba cały nie wejdzie. Dobra. Zobaczymy sobie tak. Sprzedane produkty 230 tysięcy. 280. I dziś 17. A, 17 było za skarb. No. A 10 ton TMR-u brąbały. A gdzie z tym mlekiem? Na Johnson, no dobra, no to pojedziemy sobie na Johnsona. Wiadomo. Siadać dzisiaj nie będę na odcinku, no bo będzie jeszcze tylko luty na odcinku, a odcinka mam nie wiem ile minut. Zaraz zobaczę, tylko wyjadę sobie na prosto. No 19 minut. No to zanim ja wrócę z Johnsona, tym Volvem i sprzedam miód i olej słonecznikowy, więc akurat będzie cały odcinek. Na pół godziny starczy odcinek. O, ciężko ma z tą deską. No bo tu troszeczkę za dużą przekładkę ustawiłem biegów może na start. Ale dobra, już się buja. Volvo da radę. Jest 19 minuta. Fajny taki. Ja lubię zawsze sprzedawać plony. Niekoniecznie na odcinku, ale. Ale zawsze czekam w farmingu, to zawsze dla mnie najlepsze. Na Baleronie najczęściej czekam na zimę. Tylko wiadomo, że tam jest strasznie dużo ogarniania wtedy, bo tam jest dużo zwierząt, no ale pieniądze oddają, nie? Pieniądze oddają to wszystko. Ten stracony czas, można powiedzieć. Pieniądze oddają. Ja tam potrafię zarobić grube miliony. Teraz w sumie to może powiedzieć miliony, bo na początku to tysiące, a teraz to jest miliony tam. Bo z bawełny też zarobię chyba z... Ło!
A teraz mamy 2 miliony. No. I z samego oleju rzepakowego zarobiłem 2 miliony. Przecież na odcinku z bawełny było. A z bawełny nie wiem ile zarobiłem. Poważnie. Bo część poszła na handel, a część poszła na... A tam było chyba 60 tysięcy za belkę, a tych bel sprzedać musiałem 40. Więc 60... 2,5 miliona? Coś mi to nie powiedziało. Ale też chyba za około 2 milionów z bawełny zarobiłem. I jeszcze wiadomo, ubrania tam. A ubrania też około miliona zarobiłem. Bo ubrań miałem tyle, że łapałem. No, tak było. No i teraz mleko dziennie, tutaj po lewej, no bo raczej nie do kraty, nie? No i dobra. Panie Johnson, sprzedawaj pan. Czekam na pieniądze. To jest, nie, no to jest najlepsze, nie? Jest sezon 10 już. Oczywiście ten licznik w górę się odświeża zawsze w marcu. Nie wiem, czy mam akurat w marcu, ale w marcu się rok odświeża. On się nie odświeża rok, tak na przykład, jak jest sezon 9 teraz, bo na początku odcinka. No to dalej jest sezon 9 według gry. Bo to jest liczone od marca do marca sezon tutaj. Nie wiem, czemu akurat tak, ale. Cóż, w sumie nawet dosyć. W sumie dość dobrze to jest policzone, no bo tak naprawdę. Sezon w polu się zaczyna w marcu, więc. Więc można powiedzieć, że to jest dobrze zrobione. No, ale wiadomo, jak się przewija jednego dnia. Oj. O pani. Jeśli to jest na sezonach dobre. Znaczy dobre, no trochę słabo, że wszystko jest w zimę do sprzedaży. No ale wiadomo, zima to nie ma co robić, a wiadomo, sprzedaż to zawsze ceny są najwyższe. Dobra, ale tak też jest. Zima, może trochę wiosny. Ale że jak to tam wypada. Bo różnie to wychodzi. Ale dobra. Tutaj fajnie idzie te Volvo. Ale mówię, będę miał dużo roboty z polami tutaj. Tymi tam pod górami, można powiedzieć. Czy pod górami, na no takim. I dobra. Ja dziękuję tutaj mojemu Volvowi. Dzisiaj mi się nie przyda. Mojemu Volvowi? Jest takie w ogóle słowo? Mojemu Volvo, chyba bardziej pasuje. No i dobra, to jest fajne. Byłem w kieszeni 6000 mleka 0, było przed chwilą wiozłem. Co my będzie można dościelić, ale to później. A na promocji jest moja prasa Case'a. Wielka kopara z platyny. No i jakieś tam mini rozrzutki. Także promocje są takie. 485. I teraz idę spać i zobaczymy ile będzie kasy. 485 było, tak? Czy teraz będzie piątka z przodu na stówę? 485 było, 485, 485, 485. O, jakaś promocja skoczyła, bo tykło. Czyli 15, 30 tysięcy zarobiłem. Koszty produkcji. A na promocji, o, badacz też skończył tempo. Fajny ciemnik. Ale no nie będę go kupował, no nie dało. Trzeba iść do przodu. 515 tysięcy, no co ja mam to wydać, kurde. Jeszcze zaraz będę miał więcej, no ale mówię sobie tak. Najbardziej mnie ta 39 to kusi, ale to ciągle jest na plusie wszystkie te koła. No ten teren sobie kupię, będą. Bo on mi się przyda. Nie będę mówił do czego. 20% na minusie. I to są niestety wszystkie na. Są wszystkie na plusie. Może tutaj coś dużego się wyrwie. Minus 1%, ok. A 11 sprawdzałem?
A, na 1% to nie źle. A może te lampy tutaj coś u góry? To jest na minusie? To jest na minusie? O, ty to też trzeba kupić. Dobra, kup. Ten jest na plusie. Może poczekam. O, ten jest na normalnej cenie, więc... A, ty gadasz, że mam za mało pieniędzy. Poczekaj, mu. Poczekaj, kolego, minutę. Poczekaj, kolego, minutę. To nie będzie mnie stać. To będzie mnie stać. O, właśnie o to mi chodziło, że będzie mnie stać. Miód. No, bar fasla, dobra, to się tam szybko przeniesie. A słoneczkowy? Oczywiście na Johnsonie, no bo gdzie będzie. Dobra, żeby nie przeciągać tego odcinka, się po prostu tepnę. Pokażę wam sprzedaż dwóch przyczep oleju, który jest za 6,5 tysiąca, więc... Ten jest dużo lepszy olej. Bo słonecznikowy, znaczy dużo lepszy. Taki sam, tylko że droższy. O to mi chodziło, nie dużo lepszy, tylko że droższy. Ale leci kasiora, nie? Coś pięknego. 100 tysięcy. Tak o. A czemu nie? Było 220 tysięcy. No ale tutaj 100 tysięcy nie zarabia z tych 4 stron 6 palet. Nie wiem ile nawet tych palet jest tutaj. Na razie są 4, ale jeszcze coś w budynku będzie. Koniec już jest, ale jestem ciekawy. Tylko 4 palety były. Faktycznie koniec. Wyłącz. Młyn ma jeszcze 37 ton. A jak to z piekarnią wygląda? 10 tysięcy chyba już przechowuje. W sobie przechowuje 10 tysięcy. I tu jest 6 jeszcze, tak? Czyli tak jakby 16 ton. Znaczy... A nie, bo tu po 8 wystaje. O, to tego chleba będzie, a będzie. Pan. Dobra, John Deere. Zbliżam się do pieniążków. Cudownie się tepnąłem. Ja to mam jednak złoty dar. Znaczy, no nie wiem, czy takie coś jest, ale... No dobra, wyrenderowało się, bo mam 60 pesów. Dobra, 150 tysięcy. Teraz szybko się tepnąć na gosp... Nie, jeszcze zapis. No dobra, jak zapis, to zapis. Teraz postaram się wszystko na sobie zacapować. Z tego względu, że... O, patrz, zapomniałem tutaj o tym miodzie, żeby to odstawiać. A to jest blisko, więc... 1300 tego zamiast. A, bo tam przez przypadek sprzedało pędzel. Musiał sprzedać i mi to nie pokazało. Miałem 400 litrów za taką paletę, więc... Nie, no dobrze, dobrze. Nie, dobrze, bo to jest przez 400 litrów oleju miodu. Znaczy nie tepałem John Deere'em, bo mógłbym tu się John Deere'em tepnąć i to przetransportować raz, dwa. Ale po co, jak mogę się przebiegnąć? Wiadomo, że przebiegnąć będzie szybciej. Dobrze, ten skup jest blisko, to chociaż tyle dobrego. Ale nie będę musiał aż tak dużo kredytu brać na tamto pole. I tam sobie na wiosnę. A nie, to nie da się na wiosnę śmiać. Kurwa! A czyli kurde. Nie, no zasieję sobie są soje, bo chciałem sobie zasiać jakąś pszeniczkę albo jęczmień, żeby młyn sobie chodził dalej.
jak się nie da. W tym razie takich rarytasów na tych polach nie rosną. Jeden. 1300, 1400, znaczy 1400 to już pyka. No jest fajnie, fajnie. Już 10 tysięcy z tego będę zarobił. No może to tam nic dużego nie jest, ale przynajmniej koszty paliwa mi tu można powiedzieć, że zwróci ten miód. To już wszystkie palety? Tak, to już wszystkie. 170, czyli 53 tysiące muszę dodać. Tak już mam 2 miliony kredytów. Dobra, 230 tysięcy na koncie starczy. Muszę dokupić sobie szóstkę. Znaczy szóstkę, 18. Nie, ja ten mam chciałem kupić. A ten co poczekam, bo jest dobry. Teraz nie skoro, nie wzrost. Ja to są samolotów. A tam co rośnie? Nic tam nie rośnie. A to jest puste pole po prostu. Okay. Dobra, więc dziękuję za to oglądanie tego odcinka 31-minutowego. No, chciałem jeszcze zasiać coś, ale no jak widać, nie da się. A po drugie, nie będę przeciągał. Znaczy, no, jakbym chciał. Dobra, nie wiem, co chcę powiedzieć. Więc na razie. Dziękuję za ten odcinek, papa. Pa.